przez krzyż do nieba. Rozważania Drogi Krzyżowej z błogosławioną Matką Elżbietą Czacką. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Piłat rzekł do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Móc wiele cierpienia i umartwienia znieść jest wielką łaską Bożą i nie jest ona każdemu dana, ale do spełnienia swoich obowiązków Bóg zawsze da łaskę potrzebną, da nawet o wiele więcej niż potrzeba. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. Gdy w ciągu dnia cały plan się przewróci z powodu nieprzewidzialnych zdarzeń i wskutek powstałych nowych obowiązków, staram się je przyjmować ze spokojem, bo wiem i rozumiem, że Bóg wszystko to daje lub dopuszcza i że moja jest rzecz być posłusznym narzędziem w Jego ręku. Wtedy naprawdę obojętną jest rzeczą, co człowieka spotyka. Czuję się spełnionym i szczęśliwym, chociaż może bardzo cierpieć. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu. Jeżeli prawdziwie wierzy się w opatrzność Bożą, to się rozumie, że wszystko od Niego jest, bo albo daje, albo dopuszcza to, co nas spotyka. Nasza jest rzecz wszystko z Jego ręki Najświętszej przyjmować, a tylko unikać powinniśmy grzechu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak Cię pocieszyć, z czym porównać, Córo Jeruzalem? Z czym Cię porównać, by Cię pocieszyć, Dziewico Córo Syjonu? Gdyż boleść Twoja wielka jest jak morze. Życie moje obecne, cięższe niż zwykle, utwierdza mnie w przekonaniu, że prawdziwe uświęcenie jest to takie oddanie się Bogu, które szuka tylko spełnienia woli Jego Przenajświętszej poprzez obowiązki, które sam daje. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola
i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Kto bardzo zajęty sobą, ten nigdy nie będzie miał domyślności serca. Trzeba więc w tym się ćwiczyć przede wszystkim, by mieć Pana Jezusa przed oczami swymi, a zapominać o sobie. Wtedy jasno będziemy widzieli potrzeby bliźnich. Ile w ten sposób można spełnić aktów miłości i wyrzeczenia się siebie w ciągu jednego dnia? Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Cały nasz szacunek do ludzi tylko wtedy będzie miał wartość wobec Boga, jeśli w bliźnich naszych będziemy się starali widzieć samego Pana Jezusa i tylko wtedy, jeśli z miłości ku Niemu zwracać się będziemy do bliźnich naszych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielkiej wycierpiał wrogości wobec siebie, abyście nie ustawali załamani na duch. Akt wiary i ufności w opatrzność Bożą są jakby bezustannym krzykiem serca, wołającego o ratunek. Prócz modlitwy ciągłej, bezustanne starania i trudy, by spełnić obowiązek i nic nie zaniedbać z tego, co może być pomocą. To wszystko znosi się z wiarą, że na każdy dzień Bóg da do zniesienia tyle, ile człowiek znieść może. Gdy się zrobi wszystko, co do nas należało, zrozumiemy, że sługami niepożytecznymi jesteśmy i że tylko Bóg od nas wymaga, byśmy nasz obowiązek spełnili, a nas wcale nie potrzebuje i najczęściej pokazuje to, dając nam pomoc z innej strony niż z tej, z której jej oczekiwaliśmy. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. I szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiety, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Czas i siły marnujemy na niepotrzebnych wysiłkach, gdy mogłyby być użyte z większym pożytkiem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Usłysz, o Panie, moją modlitwę, albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje, moje życie na ziemię powalił. Dziś dał mi Pan Jezus jasno zrozumieć, że w tym jest specjalna łaska Boża. Uczułam się tak złączona z cierpieniem Pana Jezusa, który to wszystko sam wycierpiał do dna, i zrozumiałam, jak wielką łaską jest, że w małej części daje mi odczuć to, co sam cierpiał. Zrozumiałam, że nie o rezultat zewnętrzny tej pracy tu chodzi,
ale o sumę cierpienia ofiarowanego Bogu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Rozdzielili między siebie Jego szaty. Znowu cała kampania krytyki, obmów, oszczerstw. Cała burza, w której daje się odczuć szatańska siła. Ale Pan Jezus mocniejszy od wszelkich napaści szatańskich. I zwycięży Pan Jezus jak zawsze i odwróci się wszystko znowu na chwałę Bożą. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Był też nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król Żydowski. O Jezu, daj, abym ukrzyżowana wraz z Tobą, Boże mój i Panie, żyła Twoją tylko miłością w tym życiu i Twoją tylko miłością cieszyła się w życiu przyszłym. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O godzinie 10 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Narzędzie służy, póki Bogu się podoba. Trwa tylko Bóg i zostaje dzieło. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: Kość Jego nie będzie złamana. I znów na innym miejscu mówi pismo: Będą patrzyli na Tego, którego przebodli. Serce Pana Jezusa umarłego przebite było włócznią, bo zawiera jakby w sobie te ciosy, które spotykają przez ciąg wieków w
wszystkich uczniów Pana Jezusa w żywym Jego ciele mistycznym. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Złożenie ciała Jezusa w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Coraz więcej, coraz bardziej, coraz więcej, coraz mocniej czuję zbliżającą się śmierć. Śmierć, która otwiera wieczność. Wieczność coraz realniej czuję. Życie płynie, tyle lat minęło, jak jedna chwila. Chociaż życie moje nie było proste, jednak coraz bardziej widzę, jak jeszcze mało pełne Boga. Coraz bardziej każdą chwilę pragnę tylko dla Niego spełnić, bo coraz bardziej rozumiem, że każda chwila odpowiada wieczności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Nigdy dość wdzięczności za obecność Pana Jezusa w kaplicy na Polnej i w Laskach. Tu obecny, żywy, prawdziwy, ten sam, zupełnie ten sam, który żył przed wiekami. On sam zapala serce moje miłością ku Niemu, ku Bogu memu. On sam otwiera mi oczy i pozwala widzieć rzeczywistość swojej obecności.